Dobra, mam. Mam prowadnicę. Ładnie chodzi. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mam dzisiaj do pokazania dla Was cudowną maszynę, wspaniałą wręcz. Ja już ją porównuję do tych moich najbardziej ulubionych, czyli do 357 XP. Najbardziej ona mi właśnie przypomina 357 XP, ale jest to piła zupełnie inaczej zbudowana. Jest to piła innej marki, innej i dlatego ma inną całkiem koncepcję. Za to jest bardzo solidnie wykonana i każde jej dotykanie, każde jej tutaj no, próbowanie, to widać, że to jest wszystko tak sztywne, fajnie zrobione, że tutaj się nic nie będzie działo. Prowadnicę weźmiemy taką, 325 podziałka, łańcuch. Weźmiemy do niej taki z pełnym dłutem, też 64 ogniwa, 15 cali prowadnica wystarczy w zupełności, bo to jest, słuchajcie, bardzo mocna piła. Do niej takich cienkich łańcuszków, jak do tej pory używałem, to nawet nie ma co. To jest moc 4.1 konia, piła nazywa się Maruyama. Ale tak naprawdę to nie jest Maruyama, to jest Active. I to później wyjdzie podczas pokazywania, jak będziemy dalej ją rozkręcać, to wyjdzie, że to jest Active. Active 56-56, moc 4.1 konia, waga 5 bodajże i 6 kg, czyli 5,5 kg. I słuchajcie, to jest piła, można powiedzieć wzorzec, to jest tak zwany rozmiar królewski w pilarkach, czyli pojemność pilarki od 45 do 60. To jest rozmiar pilarki, której szukajcie, większych nie, bo to jest rozmiar królewski, czyli pilarka do wszystkiego, i do okrzesywania, i do powlania grubych drzew. Już z taką mocą, że można naprawdę dużo zrobić. Więc kiedyś jak robiłem taki film, sobie nalewałem paliwko i tam mówiłem, że kupujcie, jeśli już kupujecie piłę dla siebie, to tak do 60 cm sześciennych, a może nawet do 50, no to jest właśnie tak, ten taki właśnie zakres, ta granica, że większych już nie opłaca, poza tym będą ciężkie, więc tutaj 5,5 kg na sucho, bez prowadnicy, bez niczego, to jest taka granica. To jest taka granica i nie ma co. Wezmę z sobą dzisiaj też tamtą małą Maruyamę, też sobie mi pomoże, bo trochę gałęzi będzie. Także tak. Od czego tutaj by zacząć, od czego by wam ją pokazać, skoro mam ją? Sebastian mi ją oczywiście wysłał. Sebastian jest fajnym, takim serdecznym człowiekiem. W ogóle on ma dużo innych cech pozytywnych, dużo takich, no, których my zwykli ludzie, zjadacze chleba, nie mamy. On po prostu w życiu dużo przeżył i całkowicie inaczej podchodzi do wielu aspektów. Pożyczyć piłę komuś na odległość, kiedy on mieszka na Śląsku, a ja na Podlasiu, wysyłać jedną, drugą, trzecią, jedną w gratisie daję, mówię, nie chcę już więcej, także bierz tego. Ale zobaczmy, jak ona jest zbudowana, bo ona jest zbudowana całkiem inaczej. Ja na początku byłem troszkę taki zdziwiony, a teraz nawet mi się to wydało atrakcyjne. No to już wam pokazuję. Zobaczcie, przełącznik start-stop ma trzy pozycje. Pracy, uruchomienia, czyli tu jest ssanie, tu jest zwykła praca, a tu jest stop. Zupełnie inaczej niż w innych piłach, ale działa bardzo sztywno. Ta sprężynka tutaj, która jest w środku, ta blaszka, to jest zrobiona bardzo fajnie, bardzo mądrze. Jeszcze tylko zobaczę jedną rzecz. Dobrze to się wszystko nagrywa. Teraz tak, filtr powietrza. Tutaj to w ogóle zaskoczenie. Ciekawe, czy ma Easy Start. Ta pilarka nie ma Easy Startu, za to ma odprężnik. Tak, ta ma odprężnik, czyli na staro modłę jest robiona. To wszystko, co w moich tych Husqvarnach, które mam, tak samo. Ale jedną rzecz, kolejną rzecz ma zrobioną inaczej i warto to zobaczyć. Ssanie. Szukałem tutaj ssania, więc odkręcam w końcu ten filtr, bo nie mogę nigdzie tutaj tego ssania odnaleźć. Odkręcam. No, wam pokażę. O, zobaczcie, filtr wyjąłem, ale w pozycji, gdy jest na normalnej pracy. Tutaj w filtrze, zobaczcie, jest przesłona. I tutaj jest ssanie. Nie wiem, czy to widać. O, tak pokażę.
Tu jest dźwigienka. To jest całe ssanie. Tu nie ma żadnych cięgien, żadnych jakichś takich, no nie, tutaj nie. To jest wszystko w tym przycisku i ssanie, i ta klapka od ssania nie jest w gaźniku. Gaźnik jest pozbawiony ssania. Wszystko ssanie jest w filtrze powietrza. No to ja takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem i to jest, patrzę, dobre rozwiązanie. Tutaj jest taka sprężynka. Nie wiem, czy mi się uda pokazać to. To pokażę. O tak, o. Tutaj jest ta sprężynka. Sprężynka jest... Aha, tak, tutaj, o, tutaj jest ta sprężynka, o tu. I ona, zobaczcie, jak pracuje. Ciach. Tak ona pracuje. O, i cała sprawa. Tutaj jest, są śruby regulacyjne. Tutaj śruba regulacyjna T. Bardzo prosto to. Zobaczcie, gaźnik jest przykręcony już tutaj w tym miejscu i on tutaj nie odchodzi od krośca do cylindra, także w innych maszynach to jest tak zrobione, że w innych maszynach to jest tak zrobione, że jak odkręcisz filtr, to gaźnik już lata luźno. Tutaj niestety tak nie jest. No dobrze, to mamy sprawę z głowy. Tutaj oczywiście jest klapka na otwieranie zima-lato, ale praktycznie nikt z niej nie korzysta prawdopodobnie. Żeby założyć tą, to tu również musi być w pozycji normalnej pracy, wówczas ta dźwigienka tutaj wejdzie. Filtr jest plastikowy. Czy przepuszcza, czy nie przepuszcza, za bardzo mnie to w tej chwili nie interesuje. Dopiero dzisiaj, jak pojadę na wioskę, to tam te drzewa będę ciął. A wtedy wszystko wyjdzie w praniu, wtedy dokładnie zobaczę. Kolejna rzecz, inna niż w innych piłach, to zdejmowanie tej bocznej osłony sprzęgła i dźwignia hamulca. W dźwigni hamulca jest tutaj ta rączka, ten cały ta hamulca, użyskowana w jakimś sensie ślizgowo po drugiej stronie, ale jest to kłopotliwe przy zdejmowaniu, bo gdy odkręcimy ten właśnie boczną pokrywę, to musimy z drugiej strony, to zademonstruję, to jest właśnie inna rzecz i też mogłoby się wydawać, że to jest bardzo złe, ale takie złe nie jest, nawet może i dobre, bo przynajmniej ta rączka nie lata, nie drży, tylko jest użyskowana. Żeby to zdjąć, trzeba najpierw tutaj delikatnie odgiąć to i wyjmuje się to tędy. Tu jest taki kanał. O, zobaczcie, tu jest taki kanał i to się w ten sposób wyjmuje. Bardzo lekko to się wyjmuje, bez żadnych problemów. Tylko trzeba się tego nauczyć. Obudowa sprzęgła w środku, tak jak w każdej innej pilarce, bardzo prosto. Nic to specjalnego. Muszę dzisiaj to piłę przygotować, złożyć, założyć prowadnicę, łańcuch. No bo później w pośpiechu będzie jakaś katastrofa, o czymś zapomnę. Tłumik z bocznym wylotem, troszkę mógł być bardziej z bocznym, ale ten boczek jest przykręcany, zobaczcie, no fajnie zrobione. Tak po starodawnemu, tak żeby można było to sobie kiedyś, jak się przerdzewieje, zmienić, no nie wiem. Aktiv jest napisane, czyli to jest pilarka, tak jak mówiłem wcześniej, Aktiv i nawet na korpusie całej tej piły jest to też udokumentowane. Aktiv tutaj. Aktiv 5656, jeszcze do niedawna można było zakupić Media Expert. Teraz ostatnio wchodziłem, to nie ma. A to jest Maruyama, czyli to samo, tylko pod nazwą Maruyama 5600. Także taka maszyna. O masie, tak jak powiedziałem, 5,6 kg, mocy 4,1 kg. Wzorcowa maszyna, jeśli chodzi o rozmiar. Ta waga jest najistotniejsza. Nikt nie chce nosić kilogramów dla Irka, dla Jarosława. Załatwiałem tą 353, to on mówił: Darek, załatw mi taką samą małą jak 345 Husqvarna. No to załatwiłem mu 353, identyczna rozmiarowo. Troszeczkę może cięższa, ale identyczna. To taki szczęśliwy mój, właśnie taką lekko chciałem, nie chciałem kajdana ciężkiego do noszenia. Także jak się zastanawiacie, jaką maszynę kupić, to kupcie lekką maszynę, bardzo lekką. 5-5,5 kg, tak jak powiedziałem, to jest granica, więcej nie kupujcie. O, kolejna osoba, która
Kolejna osoba, która mi to zwróciła, to właśnie Wincenty z Biłgoraja. To on, żeśmy rozmawiali z nim bardzo często, bo on kupił Dolmara 6100 i będzie chciał go prawdopodobnie sprzedać. To jak ktoś tam będzie chciał, to dam kontakt do niego. Kupił nowiutkiego, słuchajcie, Dolmara. Kupił nowiutkiego Dolmara 6100, takiego jak ma Maciek. I ja mu tego Dolmara poleciłem, żeby go kupił, bo to jest wspaniała, cudowna maszyna. Ale ta maszyna wymaga troszeczkę wiedzy, umiejętności, żeby ją ustawić, wyregulować. Ona nie jest taka prosta, bo ona ma, tak jak to Maciek określił, system zasilania stratosferyczny. Tak to określił, mi się to spodobało. Ja tego nie zmieniam. Są systemy stratocharged, a tutaj nazwa silnik stratosferyczny, tak było w instrukcji napisane. No i w tym Dolmarze nawet są dwie grzałki, dwie rączki są podgrzewane, no taka wypasiona maszyna, ale Wincenty narzeka. Na co narzeka? Wincenty narzeka, że ta maszyna jest za ciężka dla niego. On przyzwyczajony jest do 445, 251 Stihla, do 181 i on no niby chciał na początku, żeby ta maszyna była mocna i w ogóle tak, bo i taka jest. Ale jak zaczął użytkować i zaczął dostrzegać, że ta maszyna jest naprawdę taka cięższa, no bo nie ukrywajmy, Dolmar 6100 jest troszeczkę cięższy. Muszę trafić w napinacz, gdzie on jest, tutaj muszę zobaczyć. No już prawie jest, dobra. Już prawie jest. Także Wincenty też jest przykładem osoby, która... O, weszło? Zobaczymy. Jeszcze nie weszło. Która też docenia maszyny lekkie. Aha, tutaj, z drugiej strony trzeba. Dobrze, z drugiej strony założone, tutaj też wpadło. Tak się tutaj właśnie zakłada. Także to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna cecha, właściwie najważniejsza, żeby pilarka była lekka. Ja doceniam lekkie pilarki również, bo ja dużo okrzesuję, to znaczy z gałęziami mam problem duży. Przynajmniej wcześniej miałem, teraz to jak mam rębak, to trochę mam mniej tej roboty, ale wcześniej jak nie miałem rębaka, to naprawdę to tylko leciutkie piły. I dla mnie najlepszą piłą była 346 XP, a w tej chwili 353. Lepsza jest, jeszcze lepsza jest. Nie za bardzo tam nie ciśnijcie na te duże piły, bo będą tu tak zwane, jak to żeśmy określili, piły pułkowe. Nie wojskowe, tylko pułkowe, z tego względu, że będą na półkach leżały i tylko okazjonalnie, żeby co jakiś czas przepalić, będą nam użytkowały, bo tylko do grubego kloca. A mamy takie drzewa? No ja przykład nie mam za dużo takich. No i dobra, także za chwilę ja się spakuję i widzimy się w lesie. Pilarka Maruyama, mamy dzisiaj okazję przetestować. Dla wielu maszyna egzotyczna, dla mnie też, ale ładnie, świetnie chodzi, także okazja jest, to mamy wiatrołom złamane drzewo u góry. Dobra, jak się uruchamia?
za drzewa się chowaj.
pienik może zrobić jeden. Co? Pienik jeden może zrobić tego. No, czekaj, to powiemy parę słów. Słuchajcie, Maruyama model 5600, czyli pojemność silnika 56 cm sześciennych. I to jest, słuchajcie, najlepszy rozmiar pilarki, nawet trochę już za duża. 56 cm sześcienne, moc fabryczna 4.1, tutaj jest podniesiona, ewidentnie ma gdzieś 4.4 konia. Jak została podniesiona, Moonshine obniżył cylinder, spręcz się zwiększył, także mocna jest niemiłosiernie. Jest to dla nas pilarka egzotyczna, dla mnie też, dla wielu osób, ale tak naprawdę to nie jest Maruyama. To jest Active 5656, niezwykle mocna, niezwykle pięknie zbudowana maszyna, ma trochę zagadek w sobie. Ma trochę zagadek w sobie, koło domu byłem, to pokazywałem, także zaraz pewnie wkleję ten odcinek, a jak nie, to zaraz wam powiem, jakie ma zagadki. Rozruch jest całkowicie odmienny, włącznik starter stopu ssania jest całkiem inny, gaźnik nie ma przepustnicy ssania w sobie, przepustnica ssania jest w filtrze powietrza, no to jest ciekawostka. Fajnie to jest zbudowane, zupełnie inaczej niż w innych piłach. Ciekawostką jest też, że użyskowany jest tutaj dodatkowo hamulec w tym miejscu, żeby zdjąć obudowę sprzęgła, trzeba tutaj oto zdjąć z tego czegoś i wtedy to schodzi, tym kanałem to przechodzi koło tłumika i w ten sposób się zdejmuje. Co tu jeszcze ciekawego jest? Bardzo mocna, solidna, plastiki, wszystko, porównywalna maszyna do Husqvarna 357XP, no do tej porównuję, co miałem w ręku, to mocą i jakością wykonania do tej pilarki, do 357XP, fajna propozycja dla wielu osób, tylko u nas jest to też pewnie jest starszy model, tak mi się wydaje, no tylko u nas kiedyś była dostępna w Media Expert, teraz nie wiem, ja ją otrzymałem od Sebastiana, on jest fanatykiem Maruyamy, ma też taką malutką Maruyamę, mamy ją dzisiaj do okrzesywania gałęzi, tylko dzisiaj gałęzi nie mamy, bo czub jest złamany, więc tą wszystko dzisiaj zrobimy. Fajna piła. Dokończymy i zaraz może jeszcze o niej coś pogadamy. Ale ja zaraz sprawdzę, czy ona ma olej jeszcze, bo ja nie lubię bez oleju pracować. Ma dużo, więc możemy działać dalej. Paliwa mało zatankowałem, bo nie wiedziałem, ile będziemy tego robić drzewa. Także jedziemy dalej do końca, aż się całe paliwo wykończy. Tu już niewiele co zostało. Także fajna maszyna. Pracujemy dzisiaj na łańcuchu pełne dłuto, także jedziemy dalej i kończymy tą robotę. Odprężnik oczywiście, bo spręż ma niesamowity.
tam nic. Ja tam nic nie widzę. Nie będzie ciężko. A po co tam? No, chyba na tamtą stronę przejdziemy, nie wiem. Tutaj stąd będziemy rzucać? No będziesz chyba szybciej, co nie? Czy nie? Ale mnie gdzieś kuje. Bocie. To będzie prawa koszona. Więc musimy te gałęzie cienkie wrzucić dalej, żeby nie wlazło w kosiarkę, w paczkowarkę. Dobra, tam to gałąź jeszcze podniemy na korolki. Możesz zrobić tutaj małą ścieżkę też, nie? Mogę. Przynajmniej tą jedną zetnij tylko, no. Albo te dwa gałązki. Dobra. To wystarczy. A raz, ja zaraz przyjdę. No, apa. Droga wolna, no to... No i tak, chodźmy też, jeszcze to kończę. Co tej pilarce można więcej powiedzieć? Niewiele nic. Tyle, że jest warta polecenia i fajnie, że mnóstwo miłośników Maruyamy jest. Produkt japoński, ten akurat chyba szwedzki, przepraszam, ten akurat chyba włoski, bo tutaj na obudowie jest Active i prawdopodobnie Maruyama miała tą maszynę z Active, tylko naklejka się nakleiło Maruyama i dla Maruyamy jest Maruyama 5600, a dla Active jest Active 5656, jeszcze raz powtarzam. I to wszystko, słuchajcie, my będziemy teraz to ładować, zawieziemy do domu i to wszystko. Cieszę się, że mogłem posmakować dla mnie zupełnie maszyny takiej, no jak to wcześniej powiedziałem, egzotycznej, w Polsce nieznanej. Marka znana dla wielu, dla mnie nie. Tym bardziej zapragnąłem ją dotknąć, zobaczyć i co się okazuje, jest wybitnie mocna, lepsza, lepiej wykonana od wielu innych marek. Także do Active się przekonuję, bardzo do Active się przekonuję. Do Maruyamy jeszcze nie zdążyłem za mocno, ale do Active tak. Więc jak będziecie mieli możliwość skorzystania, popróbowania gdzieś na testach czy na jakichś tam pokazach, to Active bierzcie do ręki i testujcie, bo może się okazać dla Was fajną alternatywą do drogich innych maszyn. To tyle, pozdrawiam serdecznie, do widzenia, cześć!